Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej aktualizacji Bitcoina. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, co się dzieje z Bitcoinem. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Spróbujemy też przewidzieć jakieś scenariusze na nadchodzące dni. Rzucimy okiem na dane on-chain odnośnie akumulacji. Porozmawiamy o wielorybach. Ale przede wszystkim postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Fed może doprowadzić do krachu na rynkach, tak? Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, zanim przejdziemy tutaj do analizy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. I tak może zacznijmy tutaj od tego pytania, które widzieliście też w tytule filmiku, czy Fed może doprowadzić do krachu na rynkach? W dniu dzisiejszym odbywa się Fed Meeting. Wydaje mi się, że jest to około godziny 17 polskiego czasu. I tak oto rozmawiano przez długi czas o tym, że Fed może podnieść interest rate'y o 50 basis points, czyli na dobrą sprawę o 0,5%. Okay. Pojawiły się informacje wczoraj, czy też przedwczoraj nawet, tutaj w nocy czasu polskiego, iż na dobrą sprawę rozważają oni podniesienie stóp procentowych o 75 basis points, tak? Co dałoby o 0,75%. Okay? No i tutaj pojawia się pytanie, jak zareagują rynki. Okay? Gdyż jak spojrzycie tutaj na rynki, my obserwowaliśmy już wcześniej, czy to Dow Jones. Okay? Dow Jones miał tutaj ciężkie, ciężkie czasy. Akurat w dniu tutaj 2 maja, 3 maja mieliśmy bardzo duże volatility. Widzicie te świece, jak duże są te knoty i coraz mniejsze są te ciała świec. Świadczy to o bardzo, bardzo dużym niezdecydowaniu na rynkach. No i tutaj chodzą takie teorie, że jeżeli Fed bardzo agresywnie spróbuje podnieść stopy procentowe już teraz, w maju, gdzie przypominam, jest też spotkanie Fedu w czerwcu i w lipcu, no to może to doprowadzić do krachu na rynkach, tak? Jeżeli zobaczycie na S&P, podobna sytuacja. Ta tutaj niedźwiedzia świeca 29 kwietnia zaniosła nas poniżej tego kluczowego wsparcia na S&P. Później zobaczyliśmy to mega duże volatility, tak, z tą małą tutaj, z tym ciałem świecy takim malutkim. No i zobaczyliśmy delikatne odbicie, jednak oczywiście teraz ten poziom jest naszym tutaj oporem. Chodzą słuchy, że w przypadku, kiedy Fed zdecyduje się na tak agresywne podniesienie stóp procentowych, S&P może zaliczyć nawet zjazd tutaj do tego poziomu 3908, co byłoby kolejnym dropem na poziomie 6%. Czy jest to możliwe? No, wydaje mi się, że jest to możliwe, tak? Rynki są bardzo niestabilne. My wiemy, że cała ta pompa na S&P czy też na innych tutaj rynkach była niejako spowodowana dodrukiem pieniądza. Ludzie inwestowali wirtualne pieniądze, w cudzysłowie wirtualne, tak? Dodrukowane z nieba. No i niejako teraz są tego konsekwencje. Okay? Myślę, że długoterminowo takie agresywne podniesienie stóp procentowych, próba zbicia inflacji z powrotem do poziomu, dajmy na to 3% w US, miałaby długoterminowo dobry impact na rynki i na Bitcoina, gdyż my wiemy, iż Bitcoin jest bardzo mocno w obecnej chwili skorelowany tutaj z rynkami, więc 6% spadek na S&P myślę, że doprowadzi również do crashu tutaj na Bitcoinie, tak? Oczywiście ciężko przewidzieć, jak mocny będzie to crash. Pojawiały się tutaj informacje o potencjalnych 32 tysiącach. Moim zdaniem jest to wróżenie z fusów, gdyż Bitcoin ogólnie trzyma się lepiej niż rynki tradycyjne, moim zdaniem. W obecnej chwili widać też, że na rynku pozostało bardzo dużo hodlerów długoterminowych. Nie ma jakichś masakrycznych wysprzedaży. Są wciąż wallety krótkoterminowe, które kupują, pozbywają się, kupują, pozbywają się. Jednak długoterminowo, jak sobie zobaczymy tutaj na Bitcoin On-Chain Trends and Holdings, my widzimy, że wciąż te portfele nie krótkoterminowe, portfele małych graczy bardzo mocno tutaj akumulują, tak? I niejako powoli ten wykres wychodzi nam tutaj ponad skalę.
jeżeli chodzi o graczy posiadających od 1 do 10 bitcoinów, jest podobna sytuacja. Także tutaj wydaje mi się, że żeby Bitcoin wylądował na poziomie 32 tysięcy dolarów, no myślę, że musiałoby dojść do czegoś typu Jerome Powell wyjdzie i powie, że podnoszą o 0,75% w maju, w czerwcu i w lipcu, tak? Jednak wydaje mi się, że tak agresywne i brutalne podnoszenie stóp procentowych może doprowadzić do kraszu na rynku, czego oczywiście oni nie chcą, tak? Gdyż jak wprowadzą już teraz Amerykę tutaj w recesję, no to będą musieli na dobrą sprawę prawdopodobnie znowu uruchomić maszynki i drukować kasę. Warto też pamiętać o tym, że w październiku bądź też w listopadzie jest midterms election, także nie wydaje mi się, żeby chcieli też skraszować rynki przed potencjalnymi wyborami, tak? No jednak dzisiaj jest ten Fed meeting, w przyszłym tygodniu jest ICP raport odnośnie inflacji, także spodziewajcie się, czy to dziś, czy to pod koniec tygodnia, czy na początku przyszłego tygodnia też tutaj volatility tej akcji cenowej, gdyż będą wielkie oczekiwania na to, jaka jest obecnie inflacja w US. Przypominam, że jeżeli inflacja wróci wyższa niż we wcześniejszym raporcie, będzie to negatywne, gdyż niejako zmusi to Fed do podnoszenia coraz to wyżej stóp procentowych. Jeżeli inflacja wróci na tym samym poziomie, bądź też niżej niż we wcześniejszym raporcie, będzie to pozytywny news. Dobra, skupmy się tutaj na tym Bitcoin On-Chain Trends and Holdings. Jak już rozmawialiśmy przed chwilą, mali gracze, czyli tacy posiadający do 1 Bitcoina i tacy posiadający od 1 do 10 Bitcoinów, wciąż akumulują. Jeżeli chodzi o tych średnich graczy, czyli tutaj osoby posiadające portfele, posiadające od 10 do 100 bitcoinów i od 100 do 1000 bitcoinów, u nich niejako wygląda na to, że są brane profity, tak? Nazwałem to braniem profitów. Nie wiem, czy biorą profity, czy po prostu starają się wyprzedać, czy zmanipulować rynek, bo spodziewają się tutaj niższych cen. Nie jestem w stanie powiedzieć na dobrą sprawę, czy oni biorą profity, gdyż nie wiem, na jakich tutaj poziomach akumulowali, tak? W każdym bądź razie, no tutaj na tych portfelach wygląda na to, że wciąż mamy takie spadki, tak? Czyli wychodzi na to, że oni tutaj się niejako tego Bitcoina wyzbywają. Jednak co jest ciekawe, u wielorybów, gdyż tutaj według osoby, która tworzy ten trend in holdings, wielorybem jest ktoś, kto posiada od 1000 do 10 tysięcy bitcoinów. My widzimy tutaj wzrost akumulacyjny, tak? Co jest dość ciekawe i interesujące, że wieloryby decydują się na akumulację, zaś średnio duzi gracze, nazwijmy ich, mają małą wyprzedaż. Jak zobaczycie sobie tu Bitcoin On-Chain Divergence, no to widzicie, że mamy tutaj dużo takich jasno-niebieskich tutaj kropek, tak, na tym poziomie, co by oznaczało, że tutaj akumulacja wielorybów spadła, a wzrosła akumulacja małych ryb. Jednak jak się przybliżymy, to zobaczycie, że na dobrą sprawę trzy ostatnie kropeczki są czerwone, co znaczy, że i wieloryby, i małe ryby zaczęły akumulować, bądź też wciąż akumulują, tak? Co niejako potwierdza tutaj ten wykres odnośnie tutaj wielorybów. Jak zobaczymy sobie na Whales and Institutional Smart Money, no to widzicie, że tutaj z racji tych niskich cen oni wciąż tutaj grają na wzrosty. Jak przejdziemy sobie do naszego ulubionego wieloryba, który posiada ponad 125 tysięcy bitcoinów, zobaczycie, że w dniu wczorajszym postanowił on kupić 64 bitcoiny i na dobrą sprawę chwilę później dokupił sobie jeszcze 1000 bitcoinów, tak? Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy to jest jakby lekka manipulacja, że on wysłał te 1500 bitcoinów i teraz powoli będzie je dosyłał do walleta z powrotem, czy też niejako sprzedał te 1500 bitcoinów pod spekulację, że cena pójdzie niżej. No i może doszedł do wniosku, że jednak cena niewiele więcej spadnie i ponownie odkupuje, tak? To już jest owiane tajemnicą, gdyż nie jesteśmy do końca na 100% w stanie tego
tutaj rozstrzygnąć. Dobra, wróćmy sobie do aktualnej ceny Bitcoina. Jak widzicie, co ciekawe, Bitcoin wciąż jest w stanie utrzymać tutaj coraz to te wyższe dołki. Wciąż respektujemy tą czerwoną linię, która jest jakby linią tutaj, linią życia, linią wsparcia w tym kanale wznoszącym, w którym znajduje się obecnie Bitcoin. Ja jestem osobiście pozytywnie zaskoczony, że wciąż nie zrobiliśmy sobie retestu tego poziomu 786 na poziomie 36 900. Nie oznacza to, że to nie nastąpi, gdyż wydaje mi się, że tutaj potencjalnie spadek na S&P bądź też nurkowanie ogólnie na Dow Jones, na Nasdaqu i na S&P spowoduje też spadek ceny Bitcoina, tak? Kwestia jest tego typu, czy w przypadku ewentualnego zjazdu, czy my utrzymamy ten poziom 786, czy też zrobimy sobie retest tego poziomu One FIB, czyli naszego tutaj swing low na poziomie 34 300. Ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie mam kryształowej kuli, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Jednak tutaj, co ja robię, ja osobiście dokupuję Bitcoina poniżej 40 tysięcy. No i im niżej idziemy, tym coraz to więcej dokupuję, tak? Myślę, moim osobistym zdaniem, akumulacja Bitcoina poniżej 40 tysięcy z perspektywy osoby trzymającej długoterminowo, która zaczęła kupować Bitcoina już jakiś czas temu za dużo niższą kwotę niż obecną, jest to dobry pomysł, tak? Jeżeli ktoś z Was jest tutaj hodlerem długoterminowym i wierzy w to, że Bitcoin w pewnym momencie osiągnie wyższe wartości, czy to będzie 200, czy 250 tysięcy dolarów, czyli wyżej za jakiś tam okres czasu, myślę również, że tutaj budowanie swojej pozycji poniżej 40 tysięcy dolarów może być to dobry pomysł. Dobrze, jak przejdziemy sobie tutaj do tego wykresu, Wy zobaczycie, że wciąż poruszamy się w tej formacji, o której rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Przypomnę tylko, że ta formacja, którą to widzicie, jest to formacja Fallen Wedge, tak zwany Bullish Reversal Pattern. Ona bardzo często zmienia trend, w którym jesteście, tak? W 68%, zaś w 32% spada w dół. Jesteśmy w trendzie spadkowym od 29 marca. Także tutaj naturalna kolej rzeczy po wybiciu się z tej formacji będzie niejako powrót do początku tej formacji, czyli do poziomu 42 tysięcy. Jeżeli zaś nie utrzymamy tej linii wsparcia w tej formacji Fallen Wedge, nasz cel techniczny jest dokładnie na poziomie 34 300. Przypominam, że ten cel techniczny 34 300 jest również celem technicznym, gdyż utraciliśmy wsparcie tej tutaj formacji Ascending Triangle, czyli tutaj formacji trójkąta z wznoszącą linią wsparcia. Niestety spadliśmy, utraciliśmy to wsparcie i jesteśmy na dobrą sprawę w tym momencie w drodze do 34 300. Także myślę, że tutaj jakieś niedźwiedzie newsy. Głównie skupiamy się tutaj na tym, co się wydarzy z Fedem i na tym raporcie odnośnie inflacji w przyszłym tygodniu. Myślę, że tutaj kumulacja tych niedźwiedzich newsów może spowodować zjazd ceny Bitcoina. I tak jak Wam mówiłem, wiele osób tutaj rozważa te poziomy, tutaj te wartości, tak, na poziomie 32 tysięcy. Ja osobiście myślę, że będzie to poziom 34 tysięcy, tak? A czemu tak myślę? Myślę, że Bitcoin ogólnie trzyma się dobrze, patrząc na to, co się dzieje w całokształcie na rynku. Teraz obecnie w dniu dzisiejszym widzę, że mamy tutaj jakąś pompkę na dobrą sprawę 1000 dolarów. Jednak myślę, że Bitcoin trzyma się solidnie i wydaje mi się, że jednak już dużo papierowych rąk nam odpadło i na dobrą sprawę nie ma komu sprzedawać, tak? Tak w cudzysłowie, bo zawsze jest ktoś, kto będzie sprzedawał, bo ma inną taktykę niż trzymanie długoterminowo, tak? Są swingi, shortują, ale wydaje mi się, że tutaj zejście poniżej tego poziomu 34 tysiące
No, będzie negatywne, ale myślę też, że będzie pokazywało brutalność załamania rynków, tak? Myślę, że jeżeli S&P naprawdę, brzydko mówiąc, nie dostanie po gaciach, no to ciężko mi jest sobie wyobrazić w tym okresie krótkoterminowym Bitcoina poniżej 34 tysięcy. Ale nie ma co dywagować, poczekajmy na to, co się wydarzy, poczekajmy na to, z czym tutaj Jerome Powell wyjdzie do nas. Może się okazać, że wcale nie będzie tak źle. Myślę, że rynek już niejako wkalkulował to, że będzie minimum podniesienie o 50 basis points, czyli o 0,5%. Jeżeli do tego dojdzie, nie spodziewałbym się tutaj aż tak dużych wahnięć, tak? Oczywiście volatility będzie, gdyż przed każdym takim ogłoszeniem, przed każdym takim raportem to volatility jest. Jeżeli chodzi o DXY, prosił mnie ktoś o to, żebym jeszcze rzucił okiem na DXY. Tutaj, jeżeli chodzi o DXY, nie mamy wiele, wiele newsów. DXY po przebiciu tego szczytu 103 wciąż trzyma niejako ten poziom, jako przerzucony, jako wsparcie. No i tutaj dojdzie do decyzji, tak? Co tu dalej się wydarzy. Na dobrą sprawę macie tutaj taki trójkąt horyzontalny, ok. Ktoś może powiedzieć, że jest to bull flag. Moim zdaniem jest to trójkąt horyzontalny i z racji tego, że byliście w trendzie wzrostowym, przeprowadzacie konsolidację i waszą naturalna kolej rzeczy będzie tutaj wybicie ku górze, co niejako oczywiście będzie negatywne dla Bitcoina. Jednak, tak jak mówię, wciąż tutaj to overextension, jakie jest między choćby 20 a akcją cenową na dziennym, na tygodniowym, okay, czy też na miesięcznym interwale, to jest po prostu kosmos. I moim zdaniem, prędzej czy później coś tutaj musi się wydarzyć. W momencie, kiedy DXY utraci poziom 103, spodziewamy się jakiejś większej korekty, tak? I to może być niejako jakiś tutaj sygnał dla BTC, żeby się odbić. Dobra, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek miał wartość dodatnią. Jeżeli tradujecie, to uważajcie, gdyż naprawdę wiele może się w następnych dniach wydarzyć. My wrócimy tutaj do aktualizacji Bitcoina prawdopodobnie w piątek, przejrzymy sobie, co się wydarzyło, rozpatrzymy tutaj sytuację, jaka będzie miała miejsce i spróbujemy przewidzieć tutaj, podyskutować o potencjalnych ruchach BTC. Także dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!